Co zrobić, jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania akcji krążenia? Jak rozpoznać, czy to znaczy zatrzymanie? No przede wszystkim musimy podejść do pacjenta, bo z odległości 3-4-5 metrów nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pacjent ma zatrzymanie akcji serca, czy nie. Należy do niego podejść, należy go dotknąć, poruszać, sprawdzić reakcję na ból. Jeżeli pacjent nie reaguje, przyłożyć policzek do ust poszkodowanego i przez 10 sekund trzeba zmysłowi sprawdzać, czy pacjent oddycha, czy nie oddycha i wtedy wiemy, czy ma zatrzymanie akcji serca, czy nie ma. Co konkretnie robić, jeżeli już stwierdzimy, że nasza pomoc jest potrzebna? Nie przychodzić obojętnie obok osób, które leżą. Nie traktować wszystkich osób leżących na ziemi jako osoby pod wpływem alkoholu. Podejść, zobaczyć, czy pacjent jest przytomny, sprawdzić, czy pacjent oddycha i rozpocząć dalsze działania, zadzwonić na służby ratunkowe. Jak wyglądają te dalsze działania? Co możemy zrobić? Wszystko możemy. Udzielanie pierwszej pomocy naprawdę nie wymaga wykształcenia medycznego. Udzielanie pierwszej pomocy jest banalnie proste. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Jeżeli sytuacja wokół nas jest bezpieczna, nic nam nie zagraża, nam, pacjentowi, wszystkim osobom wokół, to wtedy podchodzimy z odległości metra, dwóch metrów wołamy do pacjenta. Halo, otwórz oczy, halo, wstawaj, czy potrzebuje pan naszej pomocy. Jeżeli pacjent nie reaguje, trzeba podejść bliżej, bo może twardo spać, może być pacjentem głuchoniemym, może być nieprzytomnym. Poklepać go po barkach, uszczypnąć go za ucho, delikatnie za włosy pociągnąć, sprawdzić jego reakcję na ból. Jeżeli pacjent nam nie reaguje, znaczy, że mamy pacjenta nieprzytomnego. To już jest powód do tego, że należy wezwać pogotowie, bo pacjent jest nieprzytomny. Dalej należy odchylić głowę do tyłu, czyli odciągnąć język od tylnej ściany gardła, udrożnić drogi oddechowe. I bardzo ważna sprawa, przyłożyć policzek do ust poszkodowanego. I trzema zmysłami przez 10 sekund sprawdzamy, czy pacjent nam oddycha. Czuję ciepło z jego ust na swoim policzku, słyszę świst wydanego płucza i wzrokiem obserwuję ruchy klatki piersiowej, ruchy przepony. Jeżeli przez 10 sekund nie czuję, nie słyszę, nie widzę, nie wiem, czy pacjent oddycha, albo ma jeden oddech na 10 sekund, wtedy należy natychmiast rozpocząć akcję reanimacyjną. Natomiast jeżeli przez 10 sekund pacjent oddycha, 2 czy 4 oddechy są, słyszę, widzę i czuję, możemy go położyć w pozycji bezpiecznej. Dlaczego tak ważne jest, żeby szybko zareagować, żeby nie ominąć takiego człowieka? No z tego powodu, że nasz mózg żyje dzięki tlenowi, który dostarcza serce. Serce pracuje, my oddychamy i dostarcza tlen do mózgu. Jeżeli nagle dojdzie do zatrzymania akcji serca, to mózg przez 4,5 do 5 minut jeszcze na tej, w cudzysłowie, rezerwie tlenu pojedzie dalej. Natomiast po 4 minutach, po 5 minutach przestaje funkcjonować. Dochodzi do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. My jako pogotowie, jak przyjdziemy, to wielokrotnie jesteśmy w stanie serce poruszyć i one zaskoczone zacznie pracować. Ale zmian w mózgu nie jesteśmy w stanie cofnąć. Takich leków nikt na tym świecie nie ma, żeby cofnąć zmiany po 5 minutach, które nastąpią w mózgu. Teraz coraz częściej są dostępne defibrylatory także dla osób, które nie są ratownikami medycznymi. Czy bać się ich używać? Absolutnie. U mnie na szkoleniach dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej obsługują defibrylatory. Jest to banalne, proste urządzenie, które Was prowadzi przez okres udzielania pierwszej pomocy, przez okres reanimacji. Przede wszystkim musimy sobie w głowie zakodować. Jeżeli mam zatrzymanie akcji serca, muszę pamiętać o defibrylatorze. Natychmiast wysłać kogoś z osób obok, żeby pobiegły po defibrylator. Przynoszą, naciskamy guzik on-off albo otwieramy klapkę w zależności od rodzaju i wykonujemy jego polecenia. Głośne, wyraźne w języku polskim wykonujemy jego polecenia. Im szybciej użyjemy defibrylatora w nagłym zatrzymaniu krążenia w pierwszych 4 do 5 minut, tym szanse człowieka wzrastają nawet do 75%. Tarnowski Górak, gdzie są takie defibrylatory? No mamy w paru miejscach w Tarnowskich Górach defibrylatory. Mamy w Aquaparku defibrylator, mamy defibrylator w Kastoramie, który niedawno został użyty przez pracowników Kastoramy. Mamy defibrylator w Urzędzie Miejskim na Rynku, w Urzędzie Miejskim na Sienkiewicza, na Karuszowcu. Mamy defibrylator na Policji, na Komendzie Policji. Mamy defibrylatory w Kopalni Zabytkowej, mamy defibrylator podobno na dworcu autobusowym. Mamy tutaj w PKP Cargo na Czarnej Hucie, oczywiście lotnisko Pyrzowice, terminal A, B, C również. Więc w takich miejscach są defibrylatory.